Witam wszystkich, tutaj MJ. Zagrajmy dalej w Quake 1. Ok, napiję się herbatki, żeby uspokoić trochę nerwy i głos. Dobra, witam w Necropolis, The Necropolis na mapie. Epizod pierwszy, misja trzecia. Mamy do zebrania 3 sekrety i to pokolenia przeciwników 31. Monster, potwory. Jedno to samo, ok. Na początku stoimy gratnik, żeby się pozbyć tych nieumarłaków, kurczę, nieumarłych, kurczę, jechanych zombiaków. A żeby ich po prostu nas po prostu skutecznie albo po prostu zwalić, wystarczy walnąć granatem. Okay. Rozerwani są praktycznie neutralizowani, nie wstaną nam, bo jakby się jak zabili ich po prostu shotgunem, tym, lub nightgunem, to by po prostu po dłuższym czasie by wstanęli. Dobra. Z tym koksem. I rozwalamy tego ogra, pyk, jak najszybciej, żeby nam tutaj nie spamował dra niechany. Bierzemy to co nasze. Idziemy tu, szybko naciskamy na to, bo znaczy ta górna półka by nas zmiażdżyła. Idziemy na dół, dzisiejmy. Idziemy tutaj. Tutaj będziemy nowego przeciwnika, Strange'a, Strage. Widzieli przeciwnik w dużych ilościach. Na szczęście pojedynkę jest praktycznie słabiutki. Wali po dwa, po trzy pociski na raz. To są złote drzwi. Klucz jest na dole, trzeba go zebrać. Pyk. Tylko jeden zombiaczki do eliminacji. Pyk. Nienawidzę zombiaków. Trzeba dobrze trafić. Różnie to bywa skrę gratem. Może odbić się, może nie odbić się. To jest pierwszy sekret w tym miejscu. Trzeba dobrze stanąć. Stanąć i pyk. I mamy Shadow of Ring, czyli że tak powiem taki przedmiot, który daje nam niewidzialność na pewien czas. Dobra, bierzemy granatnik, idziemy tutaj. Są więcej zombiaków, jest to eliminacji, więc na szczęście nie widzą. O, to się położył, kurczę. A na szczęście udało się go zerwać. Okej, okay, teraz tutaj jest winda, bierzemy amunicję, idziemy na górę. A tak, szybko idziemy tu. Skręcamy tu, rozwalamy tego zombiaka. Idziemy tu, rozwalamy jeszcze tego ogra. Skręcika, szybko. Okej. Okay. Te, jak widzicie, te przejście prowadzi też tak samo w tędy tą stroną, w jedną z tą samą stronę. Teraz schodzimy na dół, podchodzimy do tej półki i się otwiera tutaj te drzwi. One, tutaj była ściana wcześniej. I tutaj mam drugi sekret, dobra. No to idziemy dalej z tym woksem. Dzięki tej windy dostajemy się do tych zamkniętych drzwi. Tu jest zbroja, ja jej nie mogę już podnieść, bo już mam zbroję. Ok, idziemy dalej. Ten przycisk tak samo otwiera tutaj te przejście z apteczką. Okej, szybko wracam się do złotych drzwi, gold. Według mnie to są takie bardziej chyba takie pomarańczowe drzwi, ale... No, ale mieszam z tym. Tak w sensie drzwi to drzwi, bo tu jest stretch, żeby go załatwić. Najlepiej jest nitro cannon, bo jest powiedzmy cenniejszy ten nitro cannon, ten shotgun. Dobra, i tu trzeba się jak najszybciej cofnąć. Gdyż nadchodzi latający kołek właśnie taki. Jakby się dostać stali, to byśmy stracili tułów z głową. To by się skończyło, że tak powiem, śmiercią natychmiastową. Uwierzcie mi. Uwierzcie mi na słowo. Dobra, bierzemy szybko granatnik. To będzie więcej zombiaczków do eliminacji. Które rzucają kończynami ciała swymi. Sami zauważyliście. Dobra, chyba załatwiłem do tego drania. Okej. Podchodzimy teraz. Wchodzimy tu i zbieramy wszystko, co się da do zebrania. Pyk. Wracamy teraz tutaj na dół. I patrzymy, czy wszystkich rozwaliliśmy. Jak wszystkich rozwaliliśmy. Wchodzimy tutaj, tutaj na górę. Kolejny zabiaczek do eliminacji. Auć. Zbierajmy, zginiesz. Okej. Okay. Tu widać, że jest papka. Co nie? To będzie papka w sumie. Okej, okay, tutaj są schodki. Takie, jak się przyjrzeć, to muszę zobaczyć je. No, wejdziesz. Okej, okay, udało się w końcu. Zyskamy ten guzik i nam się aktywuje pułapka. Oczywiście zombiaki muszą być, ała. Ale oczywiście jak walnimy z bliska zgradnika, to nas też to zaboli, to bardzo. Trzeba uważać. Okej. Okay. Teraz idziemy tu, bierzemy... A pierw może wejdziemy tak, żeby pospić się tutaj tych zombiaków na samym początku, pyk. I trzeba teraz tych ogry, ogry są u góry, jak co. Trzeba tych ogrów się teraz pozbyć, pyk, szybko, skutecznie. Najlepiej to albo zrobić z granatnika, albo zrobić to z shotguna. Pyk. Granatnik jest o wiele szybszy, jeszcze o to chodzi. Okej. Okay. No to jest kolejny sekret. Przy tej ścianie trzeba posuwać czymś. Ja mam trzeci, ostatni sekret i trzeba podskoczyć, bo znaczy spadniemy na dół. Mi się niestety nie udało.
Jeszcze raz, jaki się udało. Ażeż ty piękny jesteś, ty ogrze jechany. Dobra, mieszka z tobą, idziemy dalej. I zabraliśmy dzięki temu wszystkie sekrety. Okej, idziemy na górę. W tym miejscu trzeba po prostu stać miejsce, nacisnąć klawisz i czekać. Nie skakać, ani nic z tym robić, po prostu tylko czekać. Masz, żeby to nas zmiażdżyło. Okej, idziemy na górę. Bierzemy od razu Nitro Cannons. Bo tu nas czeka nas stary znajomy Fiend. Nienawidzę z kurczynka. No, aż uważaj. Okej, udało się. I tyle. Pokazaliśmy wszystkich przeciwników. Zebraliśmy wszystkie sekrety. Nie było to aż takie trudne, jakby się dla nikogo wydało. I jak ktoś by na przykład spadł, to nic się nie stało. Po wejściu na tej windę, bo to nam się tutaj otwiera teleport. Który możemy tutaj po prostu wrócić. Okej. No to idziemy do wyjścia. Pyk. 6 minut, 3 sekrety, 31 przeciwnik pokonaliśmy. Okej. Dobra, następna plansza to The Grizzly Grotto. No to żegna się z wami MDrake. Do zobaczenia później. Pa!